Cześć, witam was w kolejnym odcinku Reality Makera. Postanowiłem zminiaturyzować mikrofon, bo podobno zasłaniał mi pół twarzy tamten poprzedni. I dzisiaj dosyć nietypowy odcinek. Opowiem wam o wykorzystaniu druku 3D w agencji reklamowej. Słuchajcie, byliśmy w zeszłym tygodniu na targach Reklama 360 i było tam sporo osób, które pytało nas właśnie o to, w jaki sposób w agencji reklamowej można taką drukarkę 3D wykorzystać. I sposoby są trzy. Pierwszy, taki, który jest dosyć jasny, to prototypowanie opakowań. Każdy, kto miał przyjemność, raczej nieprzyjemność, prototypować takie opakowania, składać takie opakowania, zazwyczaj spada to na biednego, nieszczęśliwego stażystę i on po godzinach i z mordem w oczach składa jakieś pudełeczka, czy buteleczki, czy coś tam. Są to oczywiście tradycyjne metody, ale są dosyć drogie, a w przypadku drukarki 3D taką butelkę możecie wydrukować bardzo szybko i super tanio, więc to jest pierwsze, prototypowanie opakowań. Po drugie, jeżeli jesteś agencją eventową, to możesz by drukować wysoko spersonalizowane, bardzo fajne, super tanie, krótkie serie gadżetów specjalnie na event. Typu na przykład zastawa stołowa, na której mamy imiona poszczególnych osób, które w różnych miejscach siedzą, albo oczywiście breloki, które zrzucamy z drukarki prosto do osób, które nas odwiedzają na danym evencie. To się też bardzo fajnie sprawdza. I trzeci to jest w końcu to, co nazywam drukarka jako event, czyli ze względu na to, jak ogromny jest hype teraz na druk 3D, wokół stoisk, na których stoją takie drukarki 3D, zawsze jest mega ruch, więc też bardzo wiele firm pyta nas o to, czy mogliby sobie wypożyczyć taką drukarkę po prostu, żeby postawić ją u siebie na stoisku i żeby przyciągała tłumy. I to są, słuchajcie, te podstawowe zastosowania, dzięki którym sprzedają się drukarki 3D do agencji reklamowych. Ale jest jeszcze coś super ważnego, że możemy wtedy zacząć klientom proponować różne rozwiązania, które wcześniej były niemożliwe. Specjalne limitowane akcje, nagrody na Facebooku dla najwytrwalszych fanów czy dla najbardziej aktywnych, które będą związane z naszą marką, bo możemy zamodelować co chcemy, ale jednocześnie będą właśnie takim super dodatkowym atrakcją dzięki temu, że to jest właśnie druk 3D, a nie co innego. Także oto te zastosowania. Dzisiaj bardzo szybko, ale chciałem wam po prostu o tym powiedzieć, bo byliśmy na targach Reklama 360, było super, robiliśmy prezentacje, było bardzo duże zainteresowanie drukarkami, więc generalnie bardzo nam się podobało i w przyszłym roku mamy nadzieję, że też na Reklama 360 i na kreatywnej arenie się pojawimy. Dzisiaj tyle. Subskrybujcie, kochajcie, miłujcie. Tyle ode mnie na dzisiaj. Reality Maker pozdrawia was serdecznie.